Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na utrwalenie i powtórzenie sylab ra, re, ro, a także wcześniej poznanych. A więc, jeżeli ta tematyka Was interesuje, to po pierwsze, lajk, like, a po drugie, rozpoczynamy nasz dzisiejszy trening pięknego, płynnego czytania sylabami. Oto sylaba ra. Ra. To sylaba re. Re. To sylaba ro. Ro. A teraz odczytajmy sylaby. Zacznijmy od tych zapisanych u góry kolorem białym. Ra, re. Ro. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem żółtym. Ra, re, ro. A teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem różowym. Ra, ra, re, re, ro, ro. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem niebieskim. Ra. R, ro, ra, li, da, re, ro. Proponuję, żebyśmy raz jeszcze odczytali wszystkie sylaby, ale w szybszym tempie. Start. Ra, re, ro. Ra, re, ro. Ra, ra. Re, re, ro, ro. Ra, re, r r li da re r Teraz zapraszam was do rozwiązania rebusu. Do sylaby ra mam dodać wyraz mama, ale w wyrazie mama skreślona jest jedna sylaba ma. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie rama. Rama. I kolejny rebus. Tym razem do sylaby ra mam dodać wyraz tata, ale w wyrazie tata została skreślona sylaba ta. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie rama ta rata A teraz zapraszam was do odczytywania sylab i łączenia ich wyrazy. Zaczynamy. ra ma rama ra ta rata ra da rada I ciąg dalszy ćwiczenia. Zaczynamy. Łączymy ze sobą sylaby ta, ra, tara, ma, ra, mara, ro, la, rola. A teraz odczytajmy, co to za gatunek papugi. Pierwszą sylabą jest sylaba a, a drugą ra. Gatunek tej papugi to a, ra, ara. Jak na imię ma ta dziewczynka? Jej imię składa się z dwóch sylab. Pierwsza sylaba jej imienia to RO, a druga sylaba to MA. Imię tej dziewczynki to RO-MA. Roma. Tym razem zapraszam Was do odczytywania zdań wyrazowo-obrazkowych. Zaczynamy! Pierwsze zdanie zapisane kolorem czarnym brzmi... To Roma. Drugie zdanie, zapisane na pomarańczowo. Roma ma dwie lale. Kolejne zdanie, tym razem zapisane na niebiesko. To ala, a to ara. I jeszcze jedno zdanie. To mara, a to tara. Proponuję żebyśmy raz jeszcze przeczytali wszystkie zdania, ale w szybszym tempie. Zaczynamy? To Roma. Roma ma dwie lale. To ala, a to ara. To mara, a to tara. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejsze utrwalenie i powtórzenie wcześniej poznanych sylab przebiegło Wam wyśmienicie. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciuku podniesionym do góry. Żegnam się z Wami, życząc Wam miłego dnia i zapraszam na spotkanie z kolejnymi sylabami, wyrazami i treningami czytania metodą sylabową. Buziaki dla Was, trzymajcie się! Hej!